Stoisko Samsunga jak zwykle, ogromne, imponujące. No ale w końcu to jest Samsung, nie? No oczywiście jest ogromne stoisko, aż mapę musieli zrobić. No to cóż, wchodzimy dalej. Pierwszym etapem na stoisku Samsunga jest Galaxy Z Flip 3 w wersji Bespoke Edition, czyli tej z kolorowymi nakładkami. No i możemy zobaczyć, jak tutaj robociki montują te dodatkowe panele na flipie. O! Może przybliżymy, żebyście lepiej widzieli. I tak się, proszę Państwa, składa Flip Bespoke Edition. No i cyk, już gotowe. Kolejne stanowisko to oczywiście nowa seria Galaxy S22 z modelem Ultra. Tak nawiasem mówiąc, właśnie ten film jest nagrywany takim smartfonem, także przy okazji widzicie, jak ten smartfon sprawuje się w nie najłatwiejszym oświetleniu. Tu już normalne S22, podstawka i plus. Tu można sobie sprawdzić chociażby, jak Galaxy S22 Ultra oddaje detale. Można sobie wypróbować też zoom. Warto to robić, bo faktycznie zoom w tym smartfonie daje radę. Taki mały rzucik oka jeszcze na S22, powystawiane na standach, mnóstwo ludzi. Kolejne stanowisko to oczywiście składane smartfony. Doskonale je już znacie, Flip i Fold, także tutaj wiele nie będę opisywał. Jak chcecie się o nich dowiedzieć czegoś więcej, to zachęcam do obejrzenia naszych wideorecenzji. Kolejny etap wycieczki po stoisku Samsunga to nowe tablety Galaxy Tab S8 i S8 z plusem. Też w sumie doskonale już znacie pewnie to urządzenie, jeżeli się trochę interesujecie technologiami. Premiera była w zeszłym miesiącu, w lutym. No i to, co najfajniejsze, to oczywiście rysik. Można sobie coś fajnego tam porysować, poszkicować. No i oczywiście wszystkie funkcje, które znamy z notów. Czyli poza notatnikiem można sobie tam domalowywać coś na mailach, na mapach i tak dalej. Oczywiście rozpoznawanie pisma. No rysiki po prostu rządzą. No ale rysik rysikiem, natomiast w modelu Galaxy Tab S8 Ultra mamy już w zasadzie, można powiedzieć, pełnofunkcjonalnego laptopa. Dołączamy pokrowiec z klawiaturką, można dołączyć jeszcze mysz do tego. Pulpit w zasadzie, no już można powiedzieć, prawie że Windowsowy. Naturalnie jest preinstalowany pakiet Microsoftu, także w zasadzie mamy fajne urządzenie do pracy, a później jeszcze fajniejsze urządzenie do rozrywki, do zabawy. Kolejne stanowisko to, jak widzicie, słuchawki Galaxy Buds 2. Galaxy Buds Pro. No i zegarki Galaxy Watch. Oczywiście mówimy o ostatniej, aktualnej generacji. A tu dla odmiany smart home. Oczyszczacze powietrza, odkurzacz, telewizor, na którym wszystko możemy to oglądać i sterować, a centrum sterowania oczywiście są oczywiście smartfony. Można sobie też poglądać akcesoria, których podejrzewam w większości nie będzie w polskiej ofercie. Oczywiście jest też chwalenie się współpracą z Google. A teraz pokażę Wam niestety, bo tego urządzenia na razie nie będzie w polskiej dystrybucji. A szkoda, bo to całkiem fajny laptop jest. Poza tym, że jest porządnie wyposażony, to jeszcze warto zwrócić uwagę na design, na wąską ramkę wokół ekranu i na płaskość tego urządzenia. Pokrywa jest naprawdę bardzo płaska. Ekran jest dotykowy, jak widzicie. Duży touchpad i duża, wygodna klawiatura z sekcją numeryczną. Także mogłoby to być fajne urządzenie do pracy, no tylko szkoda. Niestety w Polsce na razie go nie będzie, musimy obejść się smakiem. Na kolejnym stanowisku można poznać interfejs Samsunga, czyli One UI. Ja osobiście bardzo lubię tą nakładkę i polecam każdemu. No i oczywiście nie mogło na koniec zabraknąć akcentu ekologicznego, czyli jak na przykład przerobić sieci rybackie na obudowę do smartfona.